mi się tu psuje mikrofon. Dobrze, albo teraz, to ja tak śpiewam po prostu. A teraz bardziej zasadnicza część programu, czyli Szkoda. Myślę, że i zarówno męska, jak i żeńska część publiczności w mig zrozumie. To będzie takie troszkę o mechanice płynów, troszeczkę tak... Wiesz. O zdrowiu generalnie. Tak, jestem, gramy. Okej. Okej. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Nieszczęśliwa miłość, złamane serce, splątany węzeł zatokowo-przedsionkowy. Na szczęście to nie migotanie komór, to tylko niewydolność wątroby. Dylematy uczuciowe czasem ma każdy. Piekarz, profesor, stolarz, poeta. Przyczynkiem do chorób ogólnonarządowych zazwyczaj jest zawsze kobieta. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Systematycznie rozszerzasz aorty, lecz moje serce nie wytrzyma dłużej. Doprowadzasz do drżenia łydek. Będę George'em Clooney'em na naszym ostrym dyżurze. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Podobno są kobiety bez serca. Ja przez te kobiety nie mam już zdrowia. Blondynka, brunetka, najczęściej ruda. Szkoda. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Kiedy serce walczy z rozumem, zawsze najbardziej cierpi wątroba. Szkoda. Szkoda. Dziękujemy i serdecznie dziękujemy bardzo. Szudi Rubert, Bogdan Bazuka. Dziękuję.